Siema, z tej strony Łysy Byk, witam was z gry Saints Row 2022. No i co, muszę wam się przyznać, że od paru dni gram sobie w tą gierkę, wygląda dość spoko. Oczywiście oglądałem trochę recenzji i grano ma sporo błędów i tak dalej. Jednak myślę, że jeśli damy jej drugą szansę, w sensie pogramy trochę dłużej, to gra się naprawdę spoko. Na przykład takie rzeczy są bardzo przyjemne. Natomiast czym chciałbym się zająć w dzisiejszym odcinku, to chciałbym się zająć z zagadkami i ciekawostkami, jakie możemy znaleźć w tej grze, bo przyznam się szczerze, że są one dość ciekawe. No ale nie przedłużając, udajmy się do pierwszej. Dobra, i pierwszą zagadkę, którą się zajmiemy, znajdziemy w tym miejscu. Oddalę wam trochę mapę. To jest na samym południu, tutaj koło tego jeziorka, tego akwenu wodnego. Tam się udamy za chwilę. Dobra, zanim tam jeszcze dojedziemy, gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego jego wersja gry nie wygląda tak jak moja. Ja pierdolę, coś tu wyprawia w ogóle. To odpowiedź jest prosta, ja używam shaderów do tego, znaczy programu Reshade z jakimś tam presetem z internetu. Jeżeli ktoś będzie chciał, będzie zainteresowany, no to podam albo napiszę w opisie filmu. No i gra jest w 4K, nie wiem czy niekoniecznie w 60 FPS-ach, no bo mam jeszcze włączone, kurwa, mam włączone jeszcze, no wiecie, RTX, tą opcję śledzenia promieni, więc gra może wyglądać trochę inaczej niż oryginalna. Natomiast, kurwa, natomiast cała reszta wygląda, powinna być taka sama. Jesus. Ej, dobra, okazało się, że jestem fatalnym kierowcą i musiałem wymienić auto. Natomiast jadąc do pierwszej ciekawostki, którą chciałem wam pokazać, znalazłem przez przypadek drugą. Totalnie przez przypadek. Mianowicie pod mostem, w tym miejscu, znalazłem taki graffiti na ścianie, które totalnie przypomina mi... O, czekaj. Mała amunicja, dobra. Która totalnie przypomina mi malunek wiecie, z tych kreskówek z serii Looney Tunes chyba, gdzie był struś pędziwiatr i kojot. Kojot chyba też malował takie obrazy, żeby, wiecie, złapać strusia. Spoko dość nawiązanie. Wydaje mi się, że to jest nawiązanie do tej kreskówki. W sensie wcale bym się nie zdziwił. No ale dobra, jedźmy. Jesteśmy chyba na miejscu. Tak, to właśnie tutaj. Dobra, zostawiam auto. No i patrzcie. Jesteśmy w takim dość dziwnym miejscu, bo jesteśmy na pustyni. A jeszcze raz wam pokażę miejscówkę. To jest to miejsce. Konkretnie tutaj, na całym południu mapy. I tu stoi taki dość tajemniczy obiekt. Jakiś monolit, wokół którego lewitują. No bo lewitują. Można przejść pod nim? Nie, przejść pod nim nie można, no ale lewitują jakieś głazy. Jest to dość ciekawe zjawisko. Okej, po tej stronie mamy jeszcze jakieś wrzuty. Tu był też, tu była taka lalka dmuchana, ja ją przez przypadek zastrzeliłem i ona zniknęła. Natomiast tu był jakiś, wiecie, gościu w samych slipkach, w sensie lalka, nie? Taka dmuchana. No i mamy też jakieś wrzuty typu Danam jest tutaj pogrzebany. Bóg wie, kim był Danam. Albo kop, do cholery kop. Okej, ale nas interesuje tak naprawdę ta część ściany, bo tu jest wyryta nie tyle co zagadka, co mapa. Okej, no i jeśli pokierujemy się krok po kroku wskazówkami z tego monolitu, dotrzemy do pewnego tajemniczego miejsca. Żeby was nie zanudzić całą podróżą, bo jest ona dość długa, ja sobie to przyspieszę i po prostu będę wam tłumaczył na bieżąco po prostu co i jak. Dobra, zaczniemy od tego, że musimy znaleźć wielki widelec.
Dobra, i pierwsza i chyba najtrudniejsza część tej zagadki jest za nami, bo pierwszym punktem jest znalezienie wielkiego widelca. No jak widzicie, udało mi się go znaleźć z małymi wskazówkami. Ja wam pokażę mniej więcej, to jest na południowym wschodzie mapy, w tym miejscu dokładnie, na tym skrzyżowaniu. No i stąd, z tego miejsca zaczniemy naszą podróż. Okej, czyli idąc od początku, znajdź wielki widelec, no i potem kieruj się drogą na północ. Czyli według mapy jedziemy w tą stronę. Następnym punktem jest skręcenie przy bliźniaczych blokach ceglanych, więc musimy uważnie patrzeć na drogę. Dobra, no póki co nie widzę nic charakterystycznego, ale okej, dobra, już mniej więcej widzę, dobra. Bliźniacze bloki ceglane, dobra, są. Mieliśmy skręcić w lewo. To jedźmy w lewo. Następnym punktem jest, aby skoczyć raz, czyli chyba tutaj. Holipka. Serio. Dobra, pomijmy ten wylew przed chwilą. Zróbmy tak. Dobra, wracam do was po dwóch wylewach z rzędu. Wziąłem crossa, może tym razem się uda zrobić to za pierwszym razem. Okej, okay. Mamy pierwszy skok za sobą. A potem zagadka mówi, żeby nie skakać drugi raz, bo skoczylibyśmy za daleko. I że zepsuty wagon, czyli ta tutaj chyba, nie wiem, dorożka, wóz ma rację, w sensie, że w prawo od tego wagonu. No i potem cały czas prosto, więc ta droga prowadzi prosto, mam nadzieję, że tutaj. I potem na głównej szosie w prawo. Okej. Okay. Okej, okay, następny krok mówi o tym, żeby zawinąć koło kamienia, czyli tego, to największy kamień, jaki znalazłem, skręcić w lewo. Okej, okay, następny krok mówi, żeby podążać ziemistą drogą, więc tą, na 100%. Na północ kanionu. Okej, okay, jesteśmy teraz w kanionie, więc chyba się zgadza wszystko. Dobra, i jadąc kanałem mamy informację, żeby skręcić dwa razy w lewo, czyli to będzie raz i tu będzie dwa. I tu gdzieś w tym miejscu powinniśmy być w stanie... W ogóle patrzcie, znalazłem drugie takie graffiti, więc chyba nie tylko w tym miejscu. Tu gdzieś w tym miejscu powinniśmy znaleźć chatę. No i ta chata oczywiście jest. Znajduje się za tym, nie wiem, centrum małym handlowym, sieć sklepów jakiś, no nie wiem, to przydrożny sklepik, tak to nazwijmy. I ta chata jest i instrukcja mówi nam, żeby poczekać, aż zajdzie słońce. Więc trochę poczekamy. Okej, okay, no i kiedy pojawimy się tutaj po zmroku, dalsza część instrukcji sugeruje nam, żeby zabrać ze sobą kij. Natomiast wydaje mi się, że broń biała będzie, jakakolwiek broń biała będzie idealna. No i należy ubrać coś różowego i zabrać ze sobą 20 dolarów. No i kiedy wejdziemy sobie do tej chaty, odkryjemy, że w środku czeka na nas, no wydaje mi się, że statek kosmiczny. Natomiast nie wiadomo, czy to jest prawdziwy statek kosmiczny, który ktoś odkopał. Czy jest to po prostu, wiecie, jakaś budowla, którą ktoś sobie stworzył. No, różne Okej, okay, zrobiło się dość ciemno, nie wiem, czy tak powinno być klimatycznie. Natomiast patrzcie, jest tu tak, są takie narzędzia jak młotek, jakieś obcęgi, łopata. Więc ciężko stwierdzić, co jest grane. Natomiast można usłyszeć też takie dźwięki podobne do przepływającej wody, bądź
No raczej tak, myślałem, że to jakaś maś albo śluz, ale to raczej będzie woda. A jak się wchodziło w tryb fotograficzny? Okej. Mogę trzasnąć sobie zdjęcie. Okej, no i to w sumie byłoby na tyle. Nie jest to może jakaś mega ciekawostka, natomiast fajnie była rozbudowana. No i jakby nie patrzeć, znajdujemy coś związanego z UFO, z istotami pozaziemskimi. Natomiast w Saint Row chyba nie jest to nic nadzwyczajnego. Nie wiem, czy ta poświata robi się taka tylko w tym miejscu, czy... No jest klimacik, jest. I w tym odcinku z ciekawostek i tajemnic Saints Row, a to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Tutaj patrzcie, jeszcze jest sklepik, w którym... O, shit. Można kupić różne gadżety. Między innymi właśnie maskę kosmity, więc coś było na rzeczy. Wydaje mi się, że motyw kosmitów nie jest pierwszy i ostatnim w tej grze. Spoko maska. Ale tak jak mówiłem, chciałem tylko sprawdzić, jakby się przyjęła taka forma odcinków. Jeżeli wam się podobało lub chcielibyście zobaczyć więcej ciekawostek, bo naprawdę jest ich sporo, dajcie znać, na pewno się nad tym zastanowię i co, widzimy się w następnym odcinku. Thank you.